Myśliwi sygnaliści walczyli dziś w Lesku o statuetkę Rysia Bieszczadzkiego. To już szósta edycja imprezy, która ściąga w Bieszczady nie tylko miłośników łowów, ale także turystów. Tym bardziej, że pogoda naprawdę dopisała. Ja gram 8 lat już. Zaczynałem swoją przygodę właśnie w Techniku Leśnym w Lesku. Jestem absolwentem tej szkoły i teraz kontynuuję naukę na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Leśnym i gram właśnie w zespole sygnalistów. Sygnały myśliwskie są formą komunikowania się myśliwych podczas polowania, jak również po polowaniu. Są też formą ostrzegania myśliwych, są też formą komunikowania się, czyli na przykład sygnał na gąka naprzód czy stop, także służą ostrzeganiu się myśliwych. Konkurs ten rokrocznie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Skupia przede wszystkim miłośników muzyki myśliwskiej, słuchaczy, a przede wszystkim rzemieślników tego kunsztu gry na rogu myśliwskim. Muzyka myśliwska, sygnalistyka towarzyszyła od dawien dawna myśliwym polującym w naszym kraju. I w tej chwili też kładziemy duży nacisk na kształcenie zwłaszcza młodych myśliwych, którzy by potrafili wykonywać sygnały myśliwskie.